Możemy sobie teraz zadać pytanie, jaka jest rola witaminy D w utrzymaniu homeostazy wapniowej organizmu. Otóż trzeba tutaj od razu na samym wstępie powiedzieć, że główną rolą tego układu jest utrzymanie w bardzo wąskich granicach stężenia wapnia w układzie krążenia. To stężenie wynosi od 8 do 10 mg%. I w przypadku przejścia powyżej lub poniżej tych wartości włączają się mechanizmy regulacyjne. W przypadku, gdy poziom wapnia w układzie krążenia spadnie poniżej 8 mg%, włączana zostaje produkcja parathormonu, który wytwarzany jest przez nasze przytarczyce. Tam w przytarczycach znajduje się receptor, który wrażliwy jest na stężenie wapnia i uruchamia produkcję parathormonu. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że najmniejsze odchylenia od tych granic powodują bardzo duże zaburzenia w przewodzeniu nerwowym i mamy do czynienia z drgawkami, stężyczką itd. W związku z tym cały ten układ nastawiony jest nie na budowę kości, tylko na utrzymanie stężenia wapnia w układzie krążenia, tego stężenia, przy którym organizm funkcjonuje najlepiej. W związku z tym ten parathormon, pierwsza rzecz, którą on jest w stanie zrobić, to jest uwolnienie, uruchomienie rezerwy wapniowej kości. Czyli w kości znajduje się taka pula wapnia, która może być przez parathormon bardzo szybko uruchomiona. W następnym rzucie parathormon wzmaga produkcję 1,25-2-hydroksywitaminy D w nerce. Ale to jest kwestia wielu godzin, dlatego że chodzi tutaj o uruchomienie produkcji białka. Natomiast uruchomienie rezerwy wapniowej jest bardzo szybkie. Następnym działaniem z kolei już hormonalnej formy witaminy D jest uruchomienie absorpcji jelitowej wapnia. Dlatego też powinniśmy mieć zawsze dostarczoną właściwą dawkę wapnia, która dziennie jest ściśle określona i nie może być zbyt niska. Bo jeżeli nie ma, to wszelkie niedobory wapnia w układzie krążenia wyrównowane są z puli kostnej. Istnieje też drugie działanie parathormonu I1,25, gdyż w przypadku zbyt niskiego stężenia wapnia powoduje on jeszcze takie działanie, że mamy do czynienia z resorpcją wapnia przez nerkę, zmniejsza się wydzielanie dobowe wapnia, wapń jest oszczędzany w ten sposób. Natomiast możemy się spotkać także z rzadszą sytuacją, gdy wzrasta stężenie wapnia z jakiegoś powodu, wtedy wygaszana jest produkcja parathormonu, następuje produkcja kalcytoniny wytwarzanej gruczole tarczycy, wzmaga się wydzielanie wapnia z moczem, ale także jest zahamowany proces resorpcji kości i mamy bardzo korzystne zjawisko, które polega na tym, że następuje przewaga kościotworzenia. Witamina D działa w swoim mechanizmie bardzo podobnie do hormonu sterydowego. I tutaj kluczowym czynnikiem jest receptor witaminy D. Ten receptor to jest białko składające się z 427 aminokwasów. Gdybyśmy rozrysowali taką cząsteczkę w sposób bardzo schematyczny i linearny, to od końca N, gdzie mamy aminokwas numer 1, przy tym końcu mamy taką bardzo ciekawą strukturę, to są palce cynkowe, które zawierają dwa atomy cynku schelatowane tutaj z cysteinami i ta struktura służy do rozpoznawania bardzo charakterystycznych sekwencji, które są umieszczone w części promotorowej genów wrażliwych, genów regulowanych przez witaminę D. Drugim interesującym elementem receptora witaminy D jest jego część znajdująca się przy końcu C. Zawiera ona dwie ciekawe domeny. To jest jedna, to jest domena wiążąca ligand, czyli właśnie
aktywną formę witaminy D. Tu widzimy tę aktywną formę, która posiada grupę hydroksylową właśnie w pozycji 1 i 25. I ta kieszeń rozpoznaje właśnie tą strukturę, którą witamina, dzięki której witamina D uzyskuje aktywność. Drugą ciekawą domeną jest domena dimeryzacyjna. Dlatego, że receptory hormonów sterydowych, a także witaminy D nie działają, że tak powiem, w pojedynkę. One muszą przyłączyć drugą cząsteczkę receptora, żeby mogły mieć jakiś wpływ na aktywność promotora sterowanego przez nich genu. I ta domena dimeryzacyjna charakteryzuje się tym, że zawiera szereg sekwencji aminokwasów hydrofobowych. Nazywa się to nawet suwakiem leucynowym, gdyż leucyna ma te łańcuchy hydrofobowe. I ciekawym zjawiskiem jest to, że po przyłączeniu aktywnej formy witaminy D, ta domena dimeryzacyjna ulega uwypukleniu i umożliwia przyłączenie drugiej cząsteczki receptora. I tu mamy taki uproszczony bardzo schemat działania mechanizmu receptorowego witaminy D. Mamy tutaj aktywną formę witaminy D, która została tutaj zamarkowana jako trójkącik. Związana jest ona z białkiem wiążącym. Przenika przez błonę komórkową, gdzie wychwytywana jest przez receptor witaminy D. Następuje to, o czym mówiliśmy, zmiana konformacji białka receptorowego, uwypuklenie domeny dimeryzacyjnej i taka zaktywowana cząsteczka receptora gotowa jest do przyłączenia drugiej cząsteczki receptora. Czym odróżnia się ten mechanizm receptorowy od działania większości hormonów sterydowych? To jest to, że tutaj tworzony jest nie homodimer, nie dołączana jest druga cząsteczka identycznego receptora z ligandem, natomiast dołączona jest cząsteczka tak zwana RXR, czyli receptora kwasu cisretinojowego. To jest właśnie taki bardzo dziwny układ, w którym mamy do czynienia z heterodimerem, a nie z dimerem. Taki heterodimer rozpoznaje swoją sekwencję wiążącą w odcinku promotorowym genu regulowanego przez witaminę D. To jest też bardzo ciekawa sekwencja. Zawiera ona dwa powtórzenia. Te dwa powtórzenia opierają się na motywie AGGTCA, z tym, że to są różne wariacje na ten temat i są to powtórzenia w układzie ciągłym. To jest także pewna różnica, jeżeli chodzi o w porównaniu do receptorów sterydowych, gdyż tam te powtórzenia mają charakter, kolejność ma charakter palindromowy, czyli czyta się w obie strony tak samo. W przypadku witaminy D te powtórzenia rozdzielone są trzema nukleotydami. To też jest charakterystyczne właśnie dla mechanizmu działania witaminy D. Dopiero wtedy może taki kompleks przyłącza się kompleks polimerazy RNA i następuje uruchomienie syntezy białka, która jest regulowana, które białka regulowanego przez witaminę D. I tak na przykład tutaj mamy białko, to jest kalbandyna i to białko, tak jak wspominaliśmy odnośnie mechanizmu utrzymania homeostazy wapniowej, to białko jest syntetyzowane w komórkach wyściełających jelito, aby przenosić wapń ze światła jelita do układu krążenia. Wtedy wzrasta ilość tego białka wiążącego wapń. Oczywiście, że w przypadku, że mamy tutaj do czynienia nie tylko z intensyfikacją produkcji białka, możemy mieć też do czynienia z represją, gdyż te sekwencje wiążące witaminę D mogą być położone w takim miejscu, że wręcz uniemożliwiają przyłączenie się kompleksu polimerazy do promotora. Wtedy mamy do czynienia z regulacją negatywną. Do czego potrzebny jest nam wapń, który jest ściśle regulowany przez witaminę D, jego poziom, jego absorpcja, wydalanie
Otóż potrzebny jest on do bardzo wielu czynności organizmu, czy to na poziomie komórki, czy na poziomie właśnie całego organizmu. Przy niedoborze witaminy D wynikającej czy to z obniżenia syntezy skórnej, czy to z niedoboru tej witaminy D w diecie, ten niedobór może przy bardzo długim czasie trwania spowodować obniżenie stężenia aktywnej formy witaminy D. Dochodzi wtedy do zmniejszenia jelitowej absorpcji wapnia. Poziom wapnia we krwi może się obniżyć do dolnej dopuszczalnej granicy. W odpowiedzi na to zwiększone zostaje wydzielanie parathormonu i mobilizacji rezerwy wapniowej kości. Przy długotrwałym niedoborze skutkuje to pojawieniem się u młodzieży, u dzieci krzywicy, czyli deformacji kości, u ludzi starszych osteoporozy. I to są właśnie typowe obrazki krzywicy. Już nie spotykamy takich w tej chwili, ale był to obraz dość powszechny jeszcze kilkadziesiąt lat temu. W miarę jak przybywa nam lat, spotykamy się z różnymi zjawiskami, które są nieuniknione. I do takich właśnie należy starość. I jak mówił profesor Spławiński, medycyna triumfalnie nam tę starość przedłuża. Mamy tu właśnie taki obraz, gdzie właściwie znaczną część naszego życia cechują procesy prowadzące do jakieś procesy degeneracyjne, procesy starzenia się. I niestety związane jest to również z utratą masy kostnej. O ile kość prawidłowa wygląda w ten sposób, mamy tutaj beleczki, to jest kość gąbczasta, widać, że te beleczki kostne są grube, istnieją między nimi połączenia, czyli wytrzymałość tej kości jest taka, jaką powinniśmy mieć. W miarę, gdy się starzejemy, organizm w pewnym momencie zostaje przestawiony już tylko na utratę masy kostnej. Efektem tego jest niszczenie beleczek kostnych. Stają się one coraz cieńsze, coraz słabsze, a co gorsza, dochodzi do przerwania połączeń między nimi. W przypadkach krańcowych wytrzymałość takiej kości w porównaniu z kością prawidłową jest zmniejszona około 60-krotnie. Otóż okazuje się, że masa kostna zależna jest w głównej mierze od czynników genetycznych. Natomiast nie mamy na to, na czynniki genetyczne nie mamy wpływu. Natomiast na to, co mamy wpływ, to są czynniki żywieniowe, to jest styl życia, to jest nasze zaopatrzenie w wapń i witaminę D. I teraz, niezależnie od tego, czy nasze czynniki genetyczne determinują, że będziemy mieli niską masę kostną, w związku z czym szybciej wejdziemy w próg osteoporozy, czy też będziemy mieli mocne kości i próg złamań przekroczymy później, to możemy jeszcze tu dokonać pewnych modyfikacji odnośnie naszego stylu życia i żywienia. Jeżeli nie będziemy dostarczać organizmowi wystarczającej ilości wapnia i witaminy D, to niezależnie od czynników genetycznych źle się to dla nas skończy, gdyż wylądujemy bardzo wcześnie w obszarze osteoporozy. Jeżeli nawet mamy czynniki genetyczne, które promują u nas niską gęstość minerału kostnego, słabsze kości, to możemy tutaj sytuację poprawić, dbając o to, żeby od samego początku, już od dziecka, była zapewniona dostateczna podaż i wapnia, i witaminy D. I wtedy mamy pewność, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, żeby jak najpóźniej wejść w obszar osteoporozy, gdyż ta krzywa może zająć się znacznie wcześniej i wtedy we wcześniejszym wieku wejdziemy w obszar osteoporozy lub później. I wtedy mamy jeszcze ileś lat do dyspozycji w dobrym zdrowiu kostnym. Także od najmłodszych lat wydaje się, że
ponieważ trudne, te czynniki genetyczne są trudne do określenia, to są czynniki wielogenowe, to nie są sprawy, które można określić jednym badaniem genetycznym. Bardziej przydatne tu są raczej wywiady rodzinne niż badania genetyczne. Prawidłowe zaopatrzenie w witaminę D plus wapń i mamy przekonanie, że zrobiliśmy wszystko, żeby zapewnić sobie jak najlepszą budowę kości. Tutaj mamy pokazane dawki witaminy D, które polecane są w różnych przedziałach wiekowych. Te dawki obliczane były w ten sposób i one bazowane były na dawkach, które były w stanie zapobiegać krzywicy u dzieci i niemowląt. To są dawki stosunkowo nieduże. Wynoszą one od 200 do powiedzmy sobie 800 jednostek u ludzi starszych. I teraz mamy problem następny. Czy nasze pożywienie, to co jemy, jest w stanie dostarczyć nam nawet tak niskich dawek witaminy D, tak niskich porcji witaminy D? Okazuje się, że jest to trudna sprawa. Produkty, które jemy, z reguły albo tej witaminy D nie zawierają wcale, albo zawierają bardzo mało. Jedynym produktem, który zawiera znaczącą ilość witaminy D, jest tran. Zawiera on w 100 gramach około 10 tysięcy jednostek witaminy D. Drugim takim produktem jest smalec, tłuszcz zwierzęcy, w 100 gramach 2800 jednostek witaminy D. W mięsie ryb jest kilkaset jednostek w 100 gramach. W żółtku jednego jajka jest niewiele ponad 20 jednostek witaminy D, a w 100 gramach około 150 jednostek. W maśle też bardzo niewiele, 56 jednostek witaminy D na 100 gramów. W samym mięsie kilkanaście, 20 jednostek witaminy D. Czyli nie trzeba tutaj wielkiej matematyki, żeby stwierdzić, jak dużo trzeba by zjeść mięsa, czy masła, czy innych produktów, czy jajek, żeby otrzymać oczekiwaną podaż witaminy D. I w związku z tym niezbędna jest suplementacja zewnętrzna, czy to w postaci sprawnie działającej syntezy skórnej, czy też w postaci jakiegoś leku czy suplementu witaminowego. I tutaj dochodzimy do najnowszych problemów związanych z podażą witaminy D i z poglądami na stężenie 25-hydroksy, które powinniśmy mieć w układzie krążenia. Proszę Państwa, ta norma, która tutaj jest i o której mówiłem na początku, czyli 11-12, to zależy od laboratorium, do 50 paru nanogramów na mililitr, jest w zasadzie normą statystyczną. To jest norma obliczana według klasycznych metod obliczania norm różnych parametrów biochemicznych. Okazuje się jednak, że najnowsze badania wskazują na to, że dopiero dużo wyższe stężenia witaminy D powodują spadek stężenia parathormonu, że stan zaopatrzenia organizmu witaminy D, czyli poziom 25-hydroksy witaminy D, jego stężenie w ustroju powinno być znacznie niższe niż to, co jest uważane dotychczas za normę laboratoryjną. I postuluje się, to jest pogląd profesora Holika z Bostonu, że dolna granica powinna być w okolicy 40 nanogramów na mililitr, a nigdy zawartość 25-hydroksy witaminy D nie powinna być niższa niż 20 nanogramów na mililitr, gdyż w tej chwili obserwuje się i badania różne populacyjne i statystyczne wykazują, że poniżej tej wartości znacznie podwyższone jest ryzyko wystąpienia różnych nowotworów. Dlaczego? Dlatego, że witamina D oprócz działania tak zwanego klasycznego, czyli utrzymania homeostazy wapniowej organizmu,
ma za zadanie regulować, jest jednym z regulatorów proliferacji i różnicowania przeróżnych układów komórkowych, które mamy w organizmie, w swoim organizmie. Dlatego też wywiera ona wpływ na układ immunologiczny. Jej niedobory skojarzone są w tej chwili z występowaniem różnych nowotworów, między innymi z występowaniem nowotworów prostaty, nowotworów piersi, takich chorób autoagresywnych jak stwardnienie rozsiane, szeregu chorób mających również komponentę immunologiczną, takich jak cukrzyca czy procesy marskościowe wątroby. Także proponowana w takim razie zawartość, stan zaopatrzenia organizmu witaminy D w tej chwili jest dużo wyższy. Ale warto tu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Górna granica nie zmienia się, czyli suplementacja witaminą D powinna być tak ostrożna, żeby uzyskać ten wąski zakres. Tutaj od 40 do 50, czy od 20, no w tym powiedzmy sobie gorszym przypadku, do 50 paru nanogramów na mililitr. Dawki, które tu są wymagane, są wielokrotnie wyższe, które są postulowane w tym wypadku, są wielokrotnie wyższe od tych, które pokazywałem przed chwilą. W związku z tym wymaga to monitorowania stężenia 25-hydroksywitaminy D w surowicy, co jest procesem bardzo trudnym i kosztownym. Jest tylko niewiele pracowni w Polsce, które tego rodzaju oznaczania robią. Dlatego problem dawkowania witaminy D, problem jej stężenia jest nadal problemem otwartym. Nie ma tutaj żadnych konkludujących informacji. To, co wydawało się jeszcze kilka lat temu, że jest ustalone i zafiksowane, w tej chwili te wartości są podważane i dojdziemy na pewno niedługo do różnych wniosków i zaleceń ze strony medycyny, które będą nam mówiły, ile tej witaminy D powinniśmy naprawdę brać, jak często i w jaki sposób możemy się uchronić przed jej nadmiarem. I na zakończenie chciałem przypomnieć właśnie, że witamina D ma te dwa sposoby działania. Jeden klasyczny, który opiera się o to, że utrzymywany jest właściwy poziom wapnia, co zapewnia właściwy rozwój kości i zapobiega przedwczesnemu wystąpieniu osteoporozy. I działanie nieklasyczne, którego zasadą jest to, że witamina D powoduje obniżenie proliferacji pewnych układów komórkowych i zwiększenie różnicowania tych komórek, co wpływa na zmniejszenie częstości nowotworów, złagodzenie objawów łuszczycy i zmiany w układzie odpornościowym. Ja osobiście brałem kiedyś udział w takiej próbie ratowania małego pacjenta, któremu podano witaminę D. Był to preparat do rozcieńczania. Był to okres, w którym przychodziły przeróżne leki z darów. Między innymi przyszedł preparat apteczny, który ktoś tam nie doczytał, czy to był w jakimś obcym języku nietypowym u nas, że jest to preparat, którego przeznaczony jest wyłącznie do rozcieńczenia. I dziecko otrzymywało niemowlę chyba 60 tysięcy jednostek dziennie, później 120 tysięcy i później się okazało, że ono ma ciężki stan zatrucia witaminą D i to zatrucie nie chciało minąć. I tutaj poradziliśmy sobie w ten sposób, że została uruchomiona u tego dziecka aktywność cytochromów 450 wątrobowych. Gdyż znanym faktem jest to, że osoby leczące się na epilepsję, czyli pobierające fenobarbital i fenytoinę, te tradycyjne leki przeciwepileptyczne, mają z reguły kłopoty z kośćmi. I te kłopoty wynikają stąd, że
u tych osób następuje bardzo silna indukcja enzymów wątrobowych metabolizujących substancje nierozpuszczalne w wodzie, między innymi witaminę D, po czym witamina D zostaje zhydroksylowana, dołączony kwas glukuronowy i zostaje wydalona do jelita i wychodzi już sobie drogą naturalną na zewnątrz. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby zastosować właśnie temu dziecku fenobarbital i fenytoinę. To zostało opublikowane w British Medical Journal, ta cała operacja. I rzeczywiście po bardzo krótkim czasie, po chyba 10 dniach takiego podawania, objawy zatrucia ustąpiły. Natomiast co było ciekawe, że w momencie przerwania terapii objawy zatrucia wróciły. Tak był nabity kompartment tłuszczowy, że natychmiast witamina D skoczyła na wyższy poziom. Trzeba było kontynuować podawanie przez jakieś 140 dni, żeby poziom 25-hydroksy wrócił do normy.